Słowo Boże z Objawienia. Wir lesen Gottes Wort aus Offenbarung. Z trzeciego rozdziału. Kapitel 3. Od wiersza 5. Ab Vers 5. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A do anioła zboru Filadelfii napisz, to mówię święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Ich möchte auch noch einen Gedanken nachtragen zu gestern. Chciałbym jeszcze jedną myśl uzupełnić do tego, co było wczoraj powiedziane. Wir haben gehört, dass das Problem sowohl bei Thyatira als auch bei Sardes, man kann auch schon sagen von Pergamus an. Myśmy słyszeli, że tym problemem z Sardesu i Thyatiry również może i Pergamonu. Das Problem war die Verbindung zur Welt. Tym problemem było właśnie połączenie się ich ze światem. Was kann uns vor diesem Problem bewahren? Co może nas ustrzec od takiego problemu? Anstatt Gemeinschaft mit ihr, Absonderung von ihr. Zamiast społeczności z tym światem, musimy zastosować odosobnienie od świata. Aber der Grad der Absonderung zur Welt. Ale stopień odosobnienia się od świata wird bestimmt von dem Grad der Gemeinschaft, die wir mit Christus pflegen. Jest uzależniony od stopnia naszej społeczności, w jakiej żyjemy z Chrystusem. Das heißt, je näher wir bei Christus, a to oznacza, że im bliżej jesteśmy Chrystusa, umso weiter weg sind wir von der Welt. To na tyle jesteśmy oddaleni od tego świata. Je näher wir bei Christus, im bliżej jesteśmy Chrystusa, umso weniger finden wir Achtung bei der Welt. Tym o wiele mniej znajdziemy uznania w tym świecie. Statt Achtung immer mehr Verachtung. Zamiast uznania coraz to więcej odbierzemy pogardy. Und doch sind wir dann nicht allein.
A jednak nie jesteśmy samotni. Denn der Herr ist bei uns. Bo Pan jest przy nas. Niemand hat so abgesondert von der Welt gelebt wie der Herr. Nikt nigdy nie żył tak oddzielony od świata jak nasz Pan. Und keiner hat die Verachtung von Seiten der Welt so erlebt wie er. I nikt inny tak nie odebrał pogardy ze strony świata jak nasz Pan. Und doch war er nie allein. A jednak wiemy, że nigdy nie był sam. Der Vater ist bei mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm wohlgefällige tue. On powiedział, że Ojciec jest zawsze ze mną, gdyż ja czynię wszystko to, w czym ma On swoje upodobanie. Und doch steht damit ein anderer herrlicher Gedanke in Verbindung. A jednak następna wspaniała myśl z tym się łączy. Je mehr wir uns der Gnade Gottes aussetzen, im bardziej my teraz oddajemy się pod działanie łaski Bożej, und in ihr leben, aby w niej żyć, umso mehr Gnade haben wir auch, tym bardziej więcej mamy łaski gegenüber anderen, w stosunku do innych, sowohl gegenüber den Geschwistern, i to zarówno w stosunku do wierzących, als auch gegenüber der Welt. Jak również też i w stosunku do świata. Ich denke gerade mal an einen Ausspruch von Bruder Kelly. Przypomina mi się teraz wypowiedź brata Kelly'ego. Er hat einmal gesagt, man muss sehr nahe bei dem Herrn sein. On kiedyś powiedział, trzeba być bardzo blisko Pana. Um im Blick auf Gläubige, die so wandeln wie die Korinther und die Galater, aby w związku czy wobec takich Koryntian jak takich wierzących jak Koryntianie czy Galacjanie noch solche Urteile über sie zu haben, aby posiadać jeszcze możliwość oceny ich takiej, wie Paulus zum Beispiel an die Galater sagt, jak Paweł, który powiedział do Galacjan, ich glaube in Galater 5, przypuszczam, że w Galacjan w 5 rozdziale, Vers 10, w 10 wierszu, ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Jestem co do was przekonany w Panu, że i nie inaczej myśleć będziecie. Dann einen weiterführenden Gedanken zu Vers 3. I jeszcze dalsza przewodnia myśl dotycząca trzeciego wiersza. Wir haben in Vers 3 die Aufforderung zu gedenken. W wierszu trzecim oglądamy to wezwanie, aby pamiętać o tym. Und wir haben die Aufforderung zu wachen. I również mamy wezwanie do tego, aby czuwać. Das heißt, wir müssen einmal zurückblicken. A to oznacza, że musimy spoglądać wstecz. Das heißt gedenken. I to ma na myśli właśnie pamiętaj. Und wir müssen andererseits nach vorne blicken. Ale z drugiej strony musimy również spoglądać naprzód. Das bedeutet wachen. A to określone jest słowem czuwaj. Ich will das kurz machen, zurückdenken an das, was Sie empfangen haben. Das haben wir gehört. Ja chciałbym to teraz określić, co oznacza wspominać o tym, co otrzymaliśmy. Und das sollte bewahrt werden. To właśnie powinno być strzeżone. Und jetzt möchte ich fragen, ist das bewahrt worden? I chciałbym teraz zapytać, czy to zostało ustrzeżone? Und die Antwort ist nein. Odpowiedź brzmi nie. Ich denke nur mal an einige Dinge. I teraz myślę o niektórych tylko rzeczach. Durch die Reformation, das haben wir gehört, wurde die Rechtfertigung aus Glauben deutlich gemacht. Myśmy już o tym słyszeli, że dzięki reformacji zostało na nowo odkryta prawda, że usprawiedliwienie dzieje się przez wiarę. Nicht sehr lange danach. A już niewiele po tym wurde die Taufe zu einem Sakrament. Chrzest został uczyniony sakramentem. Und durch dieselbe wurde man
nach Lehre der Kirche zu einem Glied am Leib Christi. I zgodnie z nauką Kościoła, poprzez chrzest człowiek stawał się automatycznie członkiem Kościoła. Ähnliches geschah durch die Konfirmation. I podobna rzecz działa się dzięki konfirmacji. Wo blieb das Bewahren dieser empfangenen Wahrheit? A więc gdzież tutaj można mówić o zachowaniu tej otrzymanej prawdy Bożej? Wenn es um das Wachen geht, sollte man, wie ich gesagt habe, nach vorne schauen. Jak powiedziałem, jeśli chodzi o to, co mamy, nad czym mamy czuwać, to chodzi o to, żeby spoglądać naprzód. Diesen Blick in die Ferne hat man aber am besten auf der Höhe. Te spojrzenie do przodu to najchętniej chciałoby się utrzymać na najwyższym poziomie. Unten im Dickicht, im Gewehr, im Gestrüpp. A na dole tam w tej gęstwinie kann man nicht sehr weit in die Ferne schauen. Nie można zbyt dobrze spoglądać naprzód, w dal. Um also einen guten Blick in die Ferne zu haben, müssen wir nahe bei Christus sein. A więc, aby mieć dobre spojrzenie w dal, musimy być blisko Chrystusa. Der Blick in die Ferne bedeutet auch, to spojrzenie w dal oznacza również, das Kommen des Herrn als Erwartung für die Gläubigen nicht aus dem Auge zu verlieren. Aby to przyjście Pana jako te oczekiwanie, przedmiot oczekiwania wszystkich wierzących, damit nigdy o nim nie zapomnieć. Damit sage ich nicht, dass diese Wahrheit, a przez to nie chciałbym powiedzieć, że ta prawda bei der Reformation Sades geworden war, das war nicht so. Nie chciałbym powiedzieć, że dzięki reformacji, którą obrazuje Sardes, że to zostało na wierzch wyciągnięte. Nie, tak nie było. Diese Wahrheit wurde erst den Brüdern im 19. Jahrhundert wieder deutlich. Bo ta prawda została dobitnie dopiero poznana przez braci w 19. stuleciu. Aber was wir erkennen können ist, sie war verloren gegangen. Ale to, co możemy stwierdzić, to to, że ta prawda została zatracona. Und die Ankündigung des Herrn, dass er wie ein Dieb kommen würde, a to zwiastowanie o Panu, że on przyjdzie jako złodziej, macht jetzt deutlich, dobitnie to właśnie pokazuje, dass er damit nicht die Erwartung der Gläubigen erfüllt, że on dzięki temu przyjściu nie wypełni tych oczekiwań wierzących, die ihn ja erwarten und die ihn erwünschen, którzy go oczekują jako tego, który przyjdzie zgodnie z ich życzeniami. Nein, er kommt wie ein Dieb. Nie, on tutaj przychodzi jako złodziej. Ein Dieb kommt unerwartet und unerwünscht. Złodziej przychodzi nieoczekiwanie i nie życzymy sobie jego przyjścia. Ganz im Gegenteil zum Kommen des Herrn für uns zur Entrückung. A przecież to jest całkowicie przeciwne temu, co wiemy w stosunku do przyjścia Pana naszego, aby nas pochwycić i zabrać do siebie, do nieba. Wir erwarten ihn und wir erwünschen ihn. My go oczekujemy z tęsknotą i życzymy sobie jego przyjścia. Wir haben diesen Charakter des Kommens des Herrn wie ein Dieb dreimal in der Schrift. Ten sposób przyjścia Pana, czy ten charakter jego przyjścia jako złodzieja oglądamy trzykrotnie w piśmie. Es gibt mehr Stellen, wo er so wo das so geschildert wird, aber drei Gesichtspunkte. Wprawdzie jest więcej miejsc w Biblii, które o tym mówią, ale wszystkie one patrzą na tą sprawę z trzech punktów widzenia. Wer sich das merken will oder notieren will, kto chciałby sobie to teraz zanotować? In Matthäus 24, Vers 43. W Mateusza 24 rozdział 43 wiersz. Kommt er für die ungläubigen Juden wie ein Dieb? On przychodzi dla tych niewierzących Żydów jak złodziej.
in 1. Thessalonicher 5, Vers 2 und 4. 1. Thessaloniczan, 5. rozdział, w wierszu od 2 do 4. Kommt er für die ungläubigen Heiden wie ein Dieb? Przychodzi on do tych niewierzących pogan jako złodziej. Und in unserer Stelle, Offenbarung 3, Vers 3. A w naszym miejscu, w Księdze Objawienia, 3 rozdział, 3 wiersz. Kommt er für die ungläubigen Christen wie ein Dieb? Przychodzi w stosunku do niewierzących chrześcijan jako złodziej. Das ist an und für sich erschreckend. Wszystko to jest, każdy z tych przypadków jest przerażający. Wenn er gegenüber der Christenheit so erscheinen muss, wie gegenüber der Welt. Jeżeli on musi w stosunku do chrześcijan w taki sam sposób się objawić, w jaki on się objawia w stosunku do świata.